Słuchajcie, moi drodzy, tu mamy nasz drugi nowy produkt, który jest już dopuszczony, który będzie dopuszczony w ekologii. Karbomat Humic. Jest to karbomat aktywowany z dużą zawartością kwasów łusowych i wysoką zawartością potasu, pH około 9, bo tutaj mamy gleby, mamy problemy z właśnie zakwaszającymi tymi glebami się. Panie Jerzy, co on nam w tym momencie tutaj jest w stanie poprawić? Tak, tutaj mówimy o węglu aktywowanym, czyli to jest wszystko oczywiście, jest to produkt powstały z młodego lignitu, czyli z ksylitu. Przez także jego ługowanie w dużej mierze ługiem potasowym, to powoduje, że jego zawartość potasu tutaj, jeżeli policzymy sobie pół tony na hektar tego produktu, która jest tutaj zalecana i będzie zastosowana doglebowo pod korzeń, zasadniczo pod nasiona, tak żeby było poniżej strefy, gdzie będzie siew, to jest w granicach 40 paru kilogramów K2O plus kwasy humusowe. To jest troszeczkę inaczej niż przy tych takich, powiedzmy sobie, nalistnych czy bezpośrednio do zastosowania na roślinę, bo tam mówimy, liczymy głównie kwasy humusowe, one są to trochę w innej formie. Część z nich jest w formie od razu prosto kwasu humusowego czy też humatu związanego z potasem, reszta jest w formie prekursorów, czyli dopiero się będą rozkładały, ale one są już nadgryzione chemicznie procesem ługowania, dlatego będą się łatwo rozkładały w następnych miesiącach, cały czas dostarczając roślinom kwasów humusowych ze swoich cząsteczek. Co jest fajne i ważne, ten produkt ma charakter takiego granulatu czarnego, ale jeżeli byśmy go na przykład wysypali na ziemię i polali wodą, to on nam zniknie. On się po prostu rozpuści i wejdzie między cząsteczki gleby. Bardzo szybko wchodzi w reakcję z glebą. Bardzo szybko wchodzi w reakcję z glebą. Bardzo się ładnie inkorporuje i praktycznie wchodzi po prostu jako składnik gleby, dając sporo potasu na już, kwasów humusowych na już i powodując także uwalnianie kwasów humusowych także w następnych miesiącach, wtedy, kiedy rośliny najbardziej będą ich potrzebować. Będziemy za chwilę zasuwać tutaj właśnie nasz rozsiewacz, dlatego użyjemy tutaj standardowego rozsiewacza, który jest przeznaczony do nawozów też, do wapnowania, żeby bez problemu jest w stanie nam tutaj tą pracę wykonać przy tym produkcie. Striptila stosujecie do kukurydzy, zadowolony jesteś z tej technologii? Tak, mamy bardzo już od dawna. Od dawna stosujemy i plon jest większy. Mhm. Skromnie o 1,5. Ale robisz to w systemie bezorkowym, czy orkę robisz? Powiem tak, całkowicie bezorkowe. Mhm. Robimy różne wersje. Albo jedziemy talerzówką, ale płytko tam na 5 cm. I tylko żeby chwasty nie rosły. Mhm. I później jedziemy na 30 cm głęboko i tylko musi być wygrzana ziemia. Cześć, moi drodzy, dezerwistik firma Carbohort, Karol Biełba, mój kolega serdeczny, który rozpoczynał z nami naszą technologię węglową. Zaczęliśmy od matw, truskawka, Karolu, pierwsze maty się lat temu, kliśliśmy o krok dalej, technologia węglowa cały czas była wdrażana intensywnie w to gospodarstwo, testowaliśmy wiele rzeczy, testowaliśmy karbumik doglebowo, testowaliśmy w tamtym roku w ziemniakach. W tym roku idziemy na grubo, cały areał ziemniaka będzie już, ziemniaki będą wygrane karbumikiem, przed posadzeniem. Karol, co możesz powiedzieć o tych naszych produktach? No, produkty bardzo dobre. W tym roku robimy próbę na kukurydzy. Tak. W formie striptilu podajemy na głębokość do 30 cm. I zastosowaliśmy jeszcze w tym roku jako mikrogranulat. Właśnie. Pod ziarenka. Karbomat
Humik, nasz nowy produkt, który ma nam służyć właśnie funkcji striptil, jako mikroelementy podawane typowo, prosto, pod nasionko. Dawaliśmy tego około 13 kg na hektar. Pod korzeń do 30 cm żeśmy dawali około 250 kg. Mhm. Także cały materiał do obejrzenia, warzywa polowe, bardzo dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Również. Do zobaczenia.